I nadeszła ta chwila, w której wy piszecie komentarze, a ja robię z nich darmowy content. W ogóle fun fact, wyczerpała mi się bateria w mikrofonie. Nie wiem dlaczego, kupiłem totalnie nową i teraz mikrofon, słuchajcie, jest tutaj. Także jeżeli przeszkadza wam taka jakość, to przyzwyczajcie się. Powinieneś zrobić Q&A, część trzecia. Racja, wszystko co dobre ma trzy części. Na przykład Władca Pierścieni, Trylogia Sienkiewicza lub Wojny Światowe. Do trzech razy sztuka. Czy to oznacza, że to powinien być ostatni odcinek z serii Co do Kury? Podwórka w kurzym świecie dom. Każdy krok uważny, w ciemności ma swój tron. Twardy jak beton, niezmiękkie sadzie. Jak steski kogut, wiesz co tu się stanie. Chłopie, uwielbiam cię za to, że masz duży dystans do siebie. Aż przypomniały sobie twoje stary. Co ja wam mówiłem na temat składni? Ale powracając do twojego pytania, nawet nie pytania, to wyobraź sobie, że nikt, ale to nikt nie jest w stanie zroastować mnie bardziej niż ja sam. Dlatego uwaga, uwaga widzowie, ogłasza się co następuje. Nowy segment roastowy. Także daję wam wolną rękę, żebyście zroastowali mnie w komentarzach. Zobaczymy, czy parsnę śmiechem. A jak już mowa o nowych segmentach. Klapki moment! Oto przed państwem klapki śmiesznego Michałka. Meine Klappen machen. Kajoba, wytyfy. Czujecie to? Zalatuje klapkami robionymi w Chinach za dolara na godzinę. Wielkie jabłko prezydenta RP uraczyło nas klapkami z Biedronki i coś takiego się szanuje. Jest to prawdopodobnie na takim samym poziomie autyzmu jak Lidl Drip, który nieironicznie bym kiedyś nawet i nosił. No ale panie i panowie, dzisiejszym zwycięzcą konkursu na najlepsze klapki w tym odcinku zostaje pani Wierszyk ze swoimi klapkami w... Snorlaxy, tak? Tak, znam się na Pokemonach. Przysięgam, że znam się na Pokemonach. A tak poza tym to... Jestem Lordem Dripie! Koguci kącik inteligencji. Zostawcie łapkę w dupę. A tak na serio to zostawcie i zasubskrybujcie, jeżeli wam się podoba content. W sumie to nie miałem co tutaj dodać, dlatego czekam na wierszyki. Ej, bo kogut ma głos trochę jak Memtronaut. Dziwne. Co? Wytyfy? Ktoś próbuje mnie podrobić? Sorry, ale jest tylko jeden taki kogut na YouTubie. A jak już o tym gadamy, to ludzie mówią mi, że wyglądam jak BMT, ten koleś, co się wspina po tygodniu na Białorusi. I że mam głos podobny do Matemaxa, czy coś takiego? Centrum pierdolenia kocopołów. Tak jakby, nie wiem, nie mi to oceniać, ale wiedzcie jedno. Jestem kurde niepodrabialny. Myślałem, że mi się kolory w monitorze popsuły. Ja już wam o tym mówiłem, że to jest taki styl artystyczny. Tak jak kiedyś w filmie na temat Januszy biznesu. 69, gwiazdka, twój stary gwiazdka, bodajże tak się nazywa ten odcinek. Montażysta, proszę o lepszą ekspozycję, dziękuję. Kiedy IRL z siłowni? Ale jestem wysuszony. Nieironicznie, jeżeli w końcu pójdę na tą siłownię, to pokażę wam cały proces chodzenia i ćwiczenia przez miesiąc. W formie filmu oczywiście. Myślę, że to może być bardzo fajny eksperyment i może zmotywować niektórych ludzi, aby pokazać, ile faktycznie można osiągnąć w miesiąc. Hej Mati, czy to prawda, że 26 sierpnia o godzinie 13:04 wykorzystałeś kupon w McDonald's na 6 darmowych nuggetsów? Ja przepraszam bardzo, ale czy ty mnie k***a śledzisz? Ej, yo, czy to jest czarny van przed moim mieszkaniem? Panie władzo, ja nic nie wiem, przysięgam, że ten kupon nie był podrobiony. Z jakiegoś powodu, nie wiedząc czemu, napisaliście tych pytań, więc stwierdziłem, że zamiast czytać je pojedynczo, to po prostu zrobię z nich piosenkę. Kto z ciebie mocy korzysta? Czy czarnoskóry mógł szularny mężczyzna, który ci gotuje? Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś słyszeć głosy? Kiedy głosy będą ciszej? Czy głosy kiedyś odejdą? Dlaczego głosy z biegiem czasu stają się głośniejsze? Dlaczego wtedy kurą jest? Czy posiadanie głosów może być objawem schizofrenii paranoidalnej, bo mówią, że nie? Co zrobić z głosami w głowie? A, no i mamy jeszcze naszego naczelnego schizofrenika, który też pisał dziwne rzeczy, to pozwoliłem sobie z niego też zrobić piosenkę. Przyjeżdżeni ananasy mają smutki kutasy, mam pod pince PLC został stworzony, aby zorza polarna wpływała na miesiąc, szkowanie łasić, bo do kryształ krzemu wykorzystywałem. Procesor jak zabiera duszę, demon wrót dusz potępiony, 8-16, ten kanał, prawda, chute bright. Czekam z niecierpliwością, cierpliwość?
Ciom na kolejny od... PS, czy zrobisz kiedyś odcinek z mistrzem manipulacji Mr. Hunter Bright? Nie wiem, zobaczmy co o tym sądzi Mr. Hunter Bright. Możesz powiedzieć cokolwiek, możesz nawet powiedzieć, że jestem Ogarniemy, stary. Jesteś Yo, Kogus z przyszłości. Mam jeszcze jedno degenerackie pytanie, ale jest bardzo istotne do kontekstu tego, co chcę wam pokazać. Wolałbyś zeżreć gówno w gułagu, czy kupę w... Nieistotne! Ten mem nazywa się Zabiłem szatana w gułagu. God damn it! No i mamy królową Elżbietę, która właśnie wraca z gułagu. O, widzę, że sobie przypomnieliście o tańczącym Rusku i teraz co z nostalgii będzie w każdym filmie Inkoguto? Czy tam Mardej wstawia tego Ruska, aż znowu się znudzi? Myśl sobie co chcesz, taka jest moja opinia i nic w tej kwestii nie zmieni. Zresztą czemu w ogóle ci ma... miało na tym zależeć? W końcu jestem tylko jakimś randomem z internetu, którego prywatnie nawet nie znasz, co nie? Tak jakby bratku, ja nie wiem czy ty jesteś... wyjątkowy? Czy po prostu prosisz się o atencję? Zdajesz sobie sprawę, że wystarczyłoby napisać jakiś komentarz i byłoby duże prawdopodobieństwo, że skończyłem w tym odcinku. A teraz nie dość, że jesteś na odcinku, to przy okazji udowodniłeś, że jesteś autystyczny. Także gratuluję. Miałeś swoje 5 minut. Kończy się 5 minut, zaczyna się 10 minut. A jak już gadamy o konstruktywnej krytyce... Kolejny z armii czarny kurczak atakuje! Panie i panowie, zostałem oficjalnie agentem Boxdela. Także dzisiaj ustanawiamy nowy legion czarnych koków. Zresztą jesteśmy już znani na internecie. Jeżeli wejdziecie na Google i wpiszecie Black Cock, to czeka was niespodzianka. Nie podchodzę do sprawy emocjonalnie, ale zrównywanie Wardęgi do człowieka, tak obrzydliwego, który groził śmiercią, przekupywał oraz zatajał tak straszne informacje, jest nie na miejscu! A więc odpowiadając na poprzednie pytanie, tak, będziemy teraz w nieskończoność używać klipu ze skaczącym Ruskiem. I co? Co mi zrobisz? Pęka jak młotek, no to co? No właśnie. Tak myślałem. Man, ale proszę nie ad personum mojego idola Femboya Mandzio aka Mandaro, tak nie można! Proszę się odczepić od tego słodziaka! Ja nie chcę nic mówić, ale osoba, która ma furasa na awatarze, nie za bardzo ma tutaj jakiekolwiek pole do popisu. Twoja opinia jest tak samo gówno znacząca, jak moja. A siedziałeś tak sobie natrzaskany wężami i stąd te przemyślenia? To wszystko w porządku. Koleżko, nie mierz kogoś twoją miarą, okej? Okay? Panie i panowie, mieliśmy już mefedronowego księcia, dlatego mamy teraz mefedronowego barona. Brawo, bratku, brawo! Stałeś się właśnie legendą na tym kanale. Czy to źle? Nie wiem. Czy to dobrze? Też nie wiem. Fajnie, że zachęcasz do pogłębiania wiedzy, ale z Karionerem to pojechałeś. Umysł analityczny? Serio? Ten facet przeczytał może z dwie książki z psychologii ewolucyjnej bez zrozumienia, tak zresztą jak cały Red Pill. Powtarza po DSM i warszawskim. Warszawski też jak Katarynka powtarza jedno i to samo, traktując tezy psych Ew jak dogmaty. Nauka nigdy nie była dogmatyczna i podlega krytyce. Podstawą inteligencji jest umysł krytyczny, a nie bezrefleksyjne, wyznające dogmaty! Umysł krytyczny, powiadasz? Jak to jest, że człowiek posiadający takie zasoby inteligencji, czytaj ty, nie jest w stanie pomyśleć krytycznie, że każda osoba może mieć coś wartościowego do powiedzenia? To, że ty jesteś uprzedzony do postaci Karionera, nie oznacza, że Karioner nie ma analitycznego umysłu. A tutaj nawet mogę wam dać konkretny przykład. Ja przypomnę, że jego matka powinna zabiegać o względy syna, to ona powinna zaprosić. Jak on ma do niej 5 km, ona ma do niego 5 km. Od kwietnia mieszkając w Warszawie. No właśnie, od kwietnia mieszka w Warszawie i mama się nie zainteresowała synem. Mimo, że 5 km od niej mieszka, dziwne. Karioner w tym kontekście miał na tyle otwarty umysł, żeby przedstawić drugą stronę medalu. Jeżeli to nie jest myślenie krytyczne, to... jesteś krytycznie debilem. Mam dla was bardzo, bardzo złą wiadomość. Miłość jednak nie istnieje. O, bratku, masz takie samo profilowe. Oh my god, cóż za epickie spotkanie. Jeżeli nie będziecie razem,
to nie wierzy w miłość. Gdzie mój nowy przyjaciel od profilowego? Tęsknię za tobą. Bratku, błagam cię, odpisz mu. Ja czekam na waszego fanfika, przysięgam. Jeżeli go napiszecie, to przeczytam go w następnym filmie. Czytałeś tę książkę? Nie. Ale wydaje mi się, że wiem, co będę robić po nagraniu tego odcinka. Czy to prawda, że picie białej substancji kolegi zmniejsza ryzyko raka prostaty? Nie mam pojęcia, ale może spróbować przeprowadzić eksperyment i podzielić się swoimi wynikami w komentarzach. Oglądam na kiblu. Ja przepraszam bardzo, ale jak ja mam się teraz z tym czuć, co? Jeżeli faktycznie ktoś to teraz ogląda na kiblu, to dobrze ci idzie. No, tylko nie zapomnij się podetrzeć. I weź chociaż umyj tą dupę, jak w Japonii. To są ludzie kultury, a nie barbarzyńcy z Europy, którzy się podcierają zwykłym papierem i to wszystko. Obrzydliwe! Dobra, Lester i Gorn wysłali mnie tutaj, żeby zebrać bagienne ziele. Pozdro od Cyfera. Najlepszego pyra. My lubimy palić, bo to daje nam potemkę. Dobra. Koniec tej klamfiesty. Znacie zasady. Wypiszecie komentarze, a ja robię z tego materiał. Jeżeli jesteście nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować i dajcie łapkę w kuper pod tym filmem. Premium, premium, tak bardzo jest premium. Masz w sobie swag, masz Gucci bag, na dworze znów Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości, chyba cię to nie złości.